Testowanie naszego środowiska Mobile Learning to absolutnie kluczowa czynność, której nie możemy pominąć. Nawet jeśli wydaje nam się, że stworzyliśmy coś naprawdę użytecznego, ładnego i praktycznego, to i tak najprawdopodobniej znajdą się tam jakieś błędy, które musimy cały czas eliminować. I co najważniejsze, jest to proces, który tak naprawdę nigdy się nie kończy. Zawsze możemy znaleźć coś nowego zawsze w tym cyklu produkcji oprogramowania w tym cyklu produkcji naszego środowiska Mobile Learning czy treści. Zawsze możemy coś udoskonalić i polepszyć. Jest to proces zamknięty, który nigdy się nie kończy. Jeżeli ocenimy naszą sytuację w firmie, jeżeli yy, znajdziemy rozwiązanie, w jaki sposób na urządzeniach mobilnych przedstawić bardzo ciekawy learning, to i tak dojdziemy do momentu, w którym po prototypie, po stworzeniu wersji beta znajdziemy jakieś błędy. Oczywiście pozostaje pytanie, w jaki sposób testować, w jaki sposób te błędy wyszukiwać. Tak naprawdę nie potrzebujemy bardzo wielu testerów, bardzo dużych budżetów czy wyspecjalizowanego oprogramowania albo sprzętu do testowania. Tak naprawdę wystarczy nam pięć najlepiej neutralnych osób, które nie znają naszego projektu i będą potrafiły zauważyć te błędy, na które my już nie jesteśmy wrażliwi. Co jest bardzo istotne, przedstawmy tym pięciu osobom konkretne scenariusze. Niech wykonają konkretne działania, nie postarają się opisać to, co w tych działaniach robiły. W ten sposób tak naprawdę pięć osób w zupełności wystarczy, aby wykryć wszystkie kluczowe błędy. A gdy to się stanie, tak naprawdę powinniśmy wrócić do samego początku i od nowa zacząć ulepszać nasz produkt. Ponownie dojdziemy do momentu, w którym będzie trzeba to wszystko przetestować. Czy to się kiedyś kończy? Aby się przekonać, wejdź na stronę naszego projektu i dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć i jak testować mobilne aplikacje.